Cześć! Pokażę na tym filmie, jak skopiować stału kodowego pilota Roger. Lewy przycisk tego pilota jest zaprogramowany do radiobiornika. I ten lewy przycisk skopiuje na dolny przycisk nowego pilota. Na nowym pilocie, aby przejść w stan programowania, muszę nacisnąć dwa przyciski jednocześnie. Ten, który będę programował, oraz przycisk naprzeciwko. Czyli są to albo te dwa, albo te dwa. Ja będę kopiował sygnał na dolny przycisk, więc muszę nacisnąć dolny i górny. Naciskam te dwa, przytrzymuję, ta dioda miga i czekam, aż ona się zaświeci. Jak się zaświeciła, to puszczam ten przycisk, który nie będzie programowany, czyli górny. Teraz dioda miga trzykrotnie takim dłuższym światłem. Za chwilę zacznie migać krótkim światłem. I teraz naciskam przycisk na starym pilocie, ten, który chcę skopiować. Ta dioda tutaj zaświeciła się na sekundę, potem zgasła i oznacza to poprawne skopiowanie sygnału. Jeżeli ta dioda zachowałaby się inaczej, na przykład zaświeciłaby się światłem ciągłym, oznaczałoby to, że ten sygnał się nie skopiował i trzeba tę procedurę powtórzyć. Więcej informacji znajdziesz w opisie tego filmu poniżej.